Jędrzejów. Tu mieszka Gipley. Od jakiegoś czasu jest trollowany przez najstraszniejszego hakera w mieście. Nasz bohater postanawia udać się do admina serwera i poprosić go o Game Moda 1, aby pokonać hakera. Czy mu się to uda? Oglądaj odcinek do końca i nie zapomnij zostawić kciuka w górę, a challenge na dziś to 6000 kciuków. Mam nadzieję, że dacie radę i serdecznie zapraszam do oglądania. Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem, dziękuję. Yo, siemano, z tej strony Gplay, słuchajcie, naprawdę nie mam już siły. Cały czas jestem trollowany i nawet wiem przez kogo, przez hakera. Słuchajcie, po prostu jest teraz 30 stopni, chciałem się wykąpać w basenie, a zobaczcie co zastałem. Pozdrowienia od hakera, ha 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 ha, mamy tutaj jakąś dziwną zieloną ciecz, ej. Ha, Gplay, jak tam gotowy na najnowsze teraz trolle? Co ty by mnie jakimiś balonami z wodą w ogóle rzucasz? Co ty, hakerzy? Jakie trolle? Ja już mam ciebie dosyć, daj już mi spokój, słuchaj, dopiero święty. Dopiero zabawa się tak naprawdę zaczyna, zaczynamy zabawę, ha. O nie, widzowie, jeśli chcecie pomóc mi uporać się z tym hakerem, to zostawijcie już teraz kciuki w górę. Każdy kciuk w górę to trochę pomocy dla mnie. Wpadajcie też do sklepu gplay.pl po super czuchy i gadżety. Basen, i słuchajcie, uwaga, on mi zalewa po prostu wodę lawą. Basen. Także jeśli wasz guzik subskrypcji jest czerwony, koniecznie już teraz zamieniacie go na szary z dzwoneczkiem. Dołączajcie do armii, bo niedługo już będzie nas 2 miliony. A ja słuchajcie, nie wiem co robić, hakerze, przestań już, proszę ciebie, oddam ci moje wszystkie diamenty. Tak? Wziąłem nawet... Oddasz wszystkie swoje diamenty? Tak. A patrz co ja ci pokażę. No, ojojoj, no co ty? Z tej strony. No chyba nie takie chcesz mi... to ja mam moc. Chyba mi nie chcesz wysadzić hacjenty. No co ty, nie wysadzaj mi chałupy. Hakerze, no dogadajmy się jakoś. Ja wziąłem ze swojej skryjówki po prostu, ej no przestań, hakerze, jak ty to robisz w ogóle, że tyle TNT jesteś... mam takie specjalne po prostu moce, wszystko mogę teraz rozwalić, nie. Tak naprawdę się doigrałeś i idę teraz, podpalę po prostu teraz ten twój domek, nie. Żeby z tego twojego domu nic nie o zostało, nie, szybko muszę tylko stąd nie. Po prostu odejść, o nie, odpalił mój domek, słuchajcie, to koniec. To koniec mojego domku. Ja uciekam, zanim on tu przyjdzie. O nie, nie podchodź do mnie, hakerze. Ja uciekam, słuchajcie. To jeszcze nie koniec. Po prostu się nie może po prostu opamiętać. Ja po prostu nie wiem, co mam robić. Ale wiecie co ogólnie? Krąży taka legenda, o której mi kiedyś Lumi powiedziała, że tak naprawdę mamy możliwość w ogóle dostania tutaj game moda od admina serwera. Tylko on bardzo rzadko to robi. I w ogóle nie wiem, czy wiecie, ale na naszym serwie jest admin, ale ja nigdy o nim nie słyszałem, nie widziałem go, tylko wiem tyle, że słuchajcie, on się kuma po prostu z tutaj człowiekiem, który prowadzi biuro podróży w naszym mieście. Czekajcie, tutaj jest kwiaciarnia, tu gdzieś powinno być biuro podróży. Jest. Może spytamy się po prostu tego pana, czy zna admina i słuchajcie, gdybyśmy zagadali admina i dostali Game Moda 1, to mielibyśmy równe szanse, żeby stawić się hakerowi i po prostu prowadzić z nim walkę na trolle. Także może się czegoś tutaj dowiemy. Puk, puk, przepraszam, proszę, jest tutaj ktoś? Proszę wejść, dzień dobry, proszę sobie tutaj usiąść, słucham, w czym mogę pomóc. Wow, chwila, podobno ma pan twarz w ogóle do Herobrine'a. Trochę się pana oj, tutaj wystraszyłem. Oj, nie o tym rozmawiamy, jaka wycieczka, co pana nie, no, interesuje, ogólnie, jakie powiem panu szczerze, kraje. Że nie chcę żadnej wycieczki. Słyszałem, że zna dziwne. Pan ogólnie admina serwera i chciałbym ogólnie z adminem serwera porozmawiać. Nie, absolutnie nikogo nie no znam proszę, takiego. Proszę pana, jak pan nie wie w ogóle, jak mi się życie sypie. Normalnie haker troluje mnie od tygodnia, zniszczył mi cały dom, ja z rodziną nie będę mieć gdzie no mieszkać, dam panu diamenty, co tylko pan chce, niech mi pan tylko to powie, gdzie jest admin serwera, proszę. Zapraszam za mną. Już? Tutaj zgodził na dół się pan? Musimy pójść. Poważnie? Tak, jak najbardziej. Proszę za mną tutaj, raz, świetnie. Dwa, szybko. Dobra. Dobrze. Gdzie mnie pan prowadzi? Tu mieszka admin, poważnie? Gdzie my idziemy? Tutaj teraz zapraszam, proszę pana, oj, w dół. Na dół? Ej, słuchajcie, ja nie wiem, czy to bezpieczne. Tu jest pełno bedroku. Skąd tu jest bedrock? Ej, myślicie, że to dobry pomysł i czy tam znajduje się w ogóle admin serwera? Jeśli tak, oczywiście zostawiajcie kciuki w górę. Ja nie wiem, co robić, słuchajcie, jestem w szoku, że ten człowiek mi tak z chęcią chce to wszystko powiedzieć. Szybciej, także admin nie będzie czekał. Idę, skaczę, woohoo! O, na szczęście miękkie lądowanie. No dobra, dobrze, no i co? Dzień dobry, witam w takim razie pana. Proszę usiąść i powiedzieć, jaki
ma pan problem? Chwila, ale to ty jesteś adminem? Nie wierzę, to no, udowodnij, tak. Słuchaj, skąd mam wiedzieć, że ty jesteś admin? Nie, masz Game Moda 1, no, ty potrafisz latać na przykład? Wszystko mam, potrafię latać, potrafię robić tak naprawdę admin. Wszystko. Jak to jest admin? No to proszę prawdziwy. Mi powiedzieć, o co chodzi. A, jeszcze powiem panu jedno słowo. Jeżeli nie będzie mi się pan podobał, to oto jest tutaj taka czarna dziura, gdzie pana wrzucę. Ale jak się nie podobał, że co, że brzydki jestem serwerze. Jakiś czy coś? Że się nie podobał no, z jeżeli wyglądu? Pan będzie się źle zachowywał, o to mi głównie aha, chodziło. Chwila. No dobrze, niech pan usiądzie, wydalenie niech pan nie serwera. Powie, o co chodzi. Permban. Ej, tu jest czarna dziura, ja nie chcę trafić adminia do czarnej dziury, będę grzeczny. A tu widzę, masz dobrze, nawet wgląd usiąść. Na całe miasto, monitoring. Wszystko obserwuję, każdego i wszystko dokładnie wiem, co się dzieje. Dobra, adminie, sprawa wygląda tak. Chcę dostać Game Moda 1, żeby po prostu stawić czoła temu hakerowi, bo ja się po prostu nie dam rady, po prostu ja straciłem wszystkie pieniądze, to mi oddałem, straciłem dom, straciłem wszystko, ja muszę mu się no postawić dobrze. I go strollować, mogę adminie na jeden dzień chociażby dostać Game Moda, proszę, 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 no dobrze, proszę. Na 24 godziny, ale możesz wykorzystać go tylko ze względu na hakera, tak, ja tutaj sobie wezmę ze skrzyneczki. Co tu masz? Patyk proszę admina? Bardzo, mam taki specjalny patyk admina, dokładnie. I co teraz? Ja w momencie, kiedy ciebie uderzę, będziesz mógł robić co tylko chcesz, ale używaj to tylko na hakera, na nikogo dobra, innego nie, bo dawaj. Będziesz w czarnej dziurze. 3, 4, proszę wow, bardzo. I zaraz co? Za chwilkę powinno się ej, zmienić. Mam Game Moda 1. W porządku. Dziękuję, adminie, jesteś najfajniejszy na świecie. No dobra, no to w takim razie wychodzimy. Diamenty. Pamiętaj, że jesteś cały czas po prostu obserwowany. Trzymaj, adminie, chwilę. Ja dla ciebie normalnie diaksiki, chociaż dla ciebie diaksy pewnie nic nie no, są jak warte. Chcę, to mogę sobie brać, kiedy chcę te diaksiki całe, więc wiesz co. Jak chcesz, leć teraz szybko dobra. Do hakera. Dziękuję, nie dziękuję. Nie dawaj mi tych chwila. Diamentów, bo ja te diamenty też mam. Wezmę tutaj sobie kartę, nie wiem czy dobrą wziąłem. O, działa, także dziękuję. Dobra, ja nie mogę, mam proszę. Dostęp, słuchajcie, teraz do wszystkich itemków. Potrafię latać, jestem niezniszczalny, najsilniejszy i teraz stawię czoła hakerowi. I co on sobie myśli, że będzie mi tutaj po prostu niszczyć dom i wszystko? Tak się składa, że teraz ja pokażę mu, kto tu rządzi. Także lecimy czym prędzej, zobaczymy, słuchajcie, jakie tu mamy na przykład ciekawe rzeczy. Patrzcie, mamy tutaj w ogóle jakieś kuwadło. Takie rzeczy, wow, jakaś dziwna tutaj ciecz żrąca, także to mi się przyda. Ej, nawet mamy, słuchajcie, taki kapelusik fajny, jaki fajny kapelusik. Dzięki temu będę mógł latać, będę mógł ludzi obdarowywać prezentami i zrobić naprawdę dużo dobrych uczynków przy okazji, żeby admin był ze mnie zadowolony. Ale na początku musimy się po prostu uporać z hakerem. Dokładnie tak, także na początku wypróbujemy, słuchajcie, tą żrącą substancję, co to w ogóle jest? Ej, patrzcie, zalejemy mu tym cały dom, wyżremy mu po ojejku, prostu cały dach. Co się dzieje? O nie, szybko, muszę stąd uciekać. Dobra, szybko, co to zamaskujemy się, słuchajcie. W moim domu? Ubieram papier na głowę, żeby nie było wiadomo, co jest co. I teraz halo? Wypróbujemy to TNT. Mój dom? Słuchaj, to ja, G-Play. Myślałeś, że tak łatwo pójdzie, słuchaj, że tylko ty o, możesz trollować? Wszystko no to patrz. Mi zniknęło wow. Stąd. Zgryfuję ci normalnie całą chawirę. Czemu ty potrafisz latać? Czemu ty potrafisz latać? Chodź tu. Mam Game Moda normalnie. Hakerze, że nie masz co? Ze mną szans. Patrz na to, będziesz mieć zgryfowany cały dom. Mam takie gryfujące TNT. Ha, wszystkie bloki ci się tu pomieszały. O, nie, ale brzydko wygląda twój domek. Jest beznadziejnie, słuchaj. Niech ja cię tylko po prostu dorwę. Chcesz to mnie zatrzymać? Tak po prostu pożałujesz, tak. No to słuchaj, tak. To możemy się umówić, że najpierw będziesz... Ubieraj to kowadło, co ci rzuciłem na plecy. Na plecach no nie, masz to no, ubrać. No po co to kowadło? I masz teraz tym chodzić, żebyś cierpiał, słuchaj, żeby cię kolana bolały. Ha, nawet nie umie wskoczyć. Z tym kowadłem. Ojejku, ciężko? Ale upadłem. No ciężko, no to masz ciężko. Teraz, słuchaj, zaleję cię tą radioaktywnym czymś, czy nie wiem co to jest, jakiś żrącza substancja. Po prostu jakoś strasznie źle. No i fajnie, strasznie słuchaj. Źle. A wiesz co teraz? Ogólnie zniszczy ci jeszcze cały dom. Dobra, pokonaliśmy. Patrzcie w ogóle, jak to wyżarło mu normalnie cały tutaj domek. Ej, nieźle to jest. Najlepsze, że mam Game Moda. Mogę, słuchajcie, niszczyć w ogóle bedrock. Mogę zniszczyć mu... On tu ma pewnie piwnicę, tak? Wiedziałem, takie studio. To mu wszystko niszczymy. Nie ma już hakera, słuchajcie. To koniec. On zniszczył mi mój dom. Ja zniszczyłem mu jego dom. Teraz już, słuchajcie, został strollowany, a ja mogę korzystać z wdzięków Game Moda. W końcu dostałem go na 24 godziny. Czyli możemy to wykorzystać, słuchajcie. Polecimy do Lumi i pochwalimy się jej, a może nawet, słuchajcie, ją strolujemy, wiecie co? Weźmiemy sobie może, o, różowe normalnie takie fajne smoki. Zobaczcie, jak to w ogóle, rzucamy takiego balonika i zobaczcie, jaka tu będzie zaraz zadyma, jak Lumi będzie, słuchajcie, zadyma. Lumi, chodź ojejku, tutaj. Co tam się dzieje za oknem? Pokaz fajerwerków. Co to chodzi?
Chodź, Lumi, tutaj. Chodź, ci coś pokażę. To ma być? To jest bardzo, słuchaj, fajny efekt. I uwaga, co to rzucamy. Się stało? Mam jeszcze efekt. Zobacz w ogóle, co się dzieje. Zadymiło ci chatę, słuchaj. Ja nie wiem, co się dzieje tutaj. Tibie, coś ty narobił? Oszalałeś i do swojego domku i w swoim domku tak ale, rób. Ale za to mam dla ciebie prezent, słuchaj. Mam dla ciebie prezent. Chodź tutaj przed domek, ja tutaj nic nie widzę. O, dobra, już widzę. Chodź przed domek, Lumi. Mam dla ciebie super czapeczkę. Słuchaj, takie nie, czapeczki... Nie, no ja to po prostu nic nie widzę. A dobra, jestem teraz w domku swoim. Przed domek, słuchaj. Trzymaj czapeczkę, no. Ci taką dałem, dzięki której możesz latać. Mimo, że nie masz genoda, to możesz latać, no. Ja tu, słuchajcie, jeszcze wezmę też teraz, tak jak haker mnie trollował balonami na wodę. Fajne? No ekstra w ogóle. Co masz tu miękkie lądowanie. Balonem na wodę. Bęk, Lumi dostała. No, Kiblej, no przesadź, no co, no nie przesadzaj. Wiesz, w że ogóle... ja mam game moda i mam nieograniczoną ilość diamentów. Jasne. No poważnie. Jasne. Poważnie ci mówię, no. Zobacz ile mam diaksów, to skąd bym je wziął niby. Jak mi... No pewnie z banku zabrałeś. Tak, zobacz jak mój dom wygląda. Zostałem strollowany przez hakera. Ty. I zgadałem się normalnie tutaj z adminem serwera i dał mi game moda, słuchaj. Jak chcesz, to ci coś mogę dać. Masz jakieś nie tutaj wierzę. Wymaganie? No dobra, no to w takim razie poproszę pianino. Poważnie? No to żaden problem. Patrz, 5 sekund mi to zajmie. Pianinko, pyk, i ci w domku tu ustawiam. Możesz sobie grać pięknie, jak tylko chcesz. Zobacz, jakieś, jakie pianino. Słuchaj, normalnie... Ja wiesz co, ja mam... Mogę latać, zobacz. Wystarczy, że ci pokażę, jak latam. Mogę rozdawać diamenty, robić dobre uczynki, rozdawać prezenty. Gameplay, czekaj, no? Czekaj, bo przestałam grać na pianinie. To można to wykorzystać. Masz tu prezencik. Może otworzysz swój taki sklep... O, dziękuję. Otworzysz swój taki sklepik, gdzie będziesz robił, nie wiem, jakieś dobre uczynki dla innych ludzi, a kiedy na przykład skończą ci się te moce, to wtedy oni coś dla ciebie dobrego będą ty, robić, ty, przysługa co? Za przysługę. Tak, no dobra, dokładnie. Świetna sprawa, Lumi. Także ja tutaj w sumie otwieram sobie swój sklepik, słuchajcie, zrobimy takie stoisko. Słuchaj, każdy by chciał, żeby się jego tak. prośba spełniła, a ja mogę to w bardzo prosty sposób zrobić dzięki game modowi. Także ja tutaj otwieram, słuchaj, swoje dobra, ten... Dobra, to ja idę może chętnych szukać. Dobra, to znajdź mi jakichś chętnych, którzy chcą spełnić swoją prośbę, a później w zamian za to oni, słuchajcie, jak już stracę swoje moce, będą też musieli zrobić przysługę dla mnie i będziemy wtedy kwita. Okej, okay, także słuchajcie, praktycznie mamy już skończone tutaj nasze takie stanowisko sprzedażowe. Tu będziemy właśnie sprzedawali naszych klientów, naganiali. Potrzebujemy jeszcze oczywiście kasę. Okej, okay, cyk, 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 żeby to profesjonalnie wyglądało. Tu mamy jakieś takie, o, będziemy tu mogli coś powkładać ładnego. Pyk, 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 pyk. No i słuchajcie, gotowe. Diamencik jeszcze tutaj na zachętę, żeby prestiżu trochę dodać. Dzień dobry. Dzień dobry, ja witam. Ja tutaj słyszałem, że pan spełnia marzenie za przysługę później jakąś, no tak? Tak, tak. Właśnie tu jeszcze tabliczki nie napisałem, ale zgadza się. Ja mogę panu teraz zrobić przysługę, a później mi pan będzie musiał tą przysługę też zrobić, jak ja pana poproszę. To spadł mi pan z nieba, bo wie pan co? Co się dzieje? U nas w naszej wiosce normalnie zombiaki panują i trzeba by było się ich pozbyć. Są oni w jaskini i bardzo proszę, niech pan coś zrobi, żeby już ich nie było, dobrze? No dobra, to czyli co, muszę iść do waszej wioski, tak? Tak, dobra. Tam prosto, cały czas prosto. To idzie pan ze mną, ja panu zaraz tutaj, ja polecę, pan dojdzie sobie i się spotkamy i już będzie po wszystkim. Dobrze, także dobra, ja do wioski osadników szybko lecę, słuchajcie, i za momencik dowiemy się, gdzie są te zombiaki. Przecież my mamy teraz dostęp, słuchajcie, do takiej ilości mieczów, o jakiej na przykład sobie nie myślicie. Możemy wytestować różne ciekawe miecze. Nawet kaktusowy jest, nawet drugi kaktusowy, to jest jakiś lodowy. No po prostu, słuchajcie, mamy nieograniczone możliwości. Admin serwera jest najlepszym adminem na świecie. Dobra, tą maskę ściągam, żebym, słuchajcie, ten... O, panie, a pan w ogóle tutaj biegnie, zaraz mnie wyprzedzi. Ja tutaj też biegnę szybko, bo zaraz pan mnie tutaj wyprzedzi. Przepraszam, trochę zamuliłem. Okej, okay, dobra. Dzień dobry, ludzie, słuchajcie, gdzie tutaj te zombiaczki w ogóle? Tutaj, gdzie ten... tutaj one są pod mostem, proszę pod mostem? Nam pomóc. Tak, tak, dobra, pod mostem. Zombiaki, gdzie jesteście? Ej, pod mostem tutaj nic nie widzę, pod mostem chwila. Ej, tam są, dobra, widzę ich jaskinie. Zombiaczki, ja słyszałem, że wy tutaj dużo złego robicie. No i że po prostu nie lubicie się z osadnikami. A to bardzo niedobrze, bo ja tutaj teraz przychodzę i wiecie co? Mam tutaj dużo TNT-ków na przykład. A radzę was do was do mnie nie podchodzić, bo tak naprawdę nic mi nie zrobicie. Mam game moda, jestem niezniszczalny. Ja nie wiem, czy was to zaskoczy, czy nie. Ale słuchajcie, patrzcie, co teraz się dzieje w tym momencie. Pyk! I w ogóle, kto jest teraz chętny? Kto jest teraz chętny, żeby tutaj zobaczyć fajne efekty? No i widzicie, wy jesteście tutaj chętni. No to pyk i pyk, słuchajcie, bierzemy teraz jeszcze lepszy mieczyk, weźmiemy
słuchajcie, tutaj najlepszy miecz w Minecrafcie, Dragon Sword, na jednego hita zniszczę po prostu każdego, pyki, pyki, pyk. I słuchajcie, zrobiliśmy przysługę temu osadnikowi, wiecie co, zalejemy to jeszcze lawą, żeby tutaj więcej się po prostu oni nie pojawiali. Okej, okay, także bierzemy tutaj lawę i na górze samej u podstawy tu możemy jeszcze tym żrącą cieczą, słuchajcie, tutaj im to wypalić i na górze wylewamy lawę i już żaden zombiaczek się tutaj nie dostanie. Zostaliśmy bohaterami. Także słuchajcie, osadnicy, wszystko już jest w porządku, już nie macie się o co martwić. Także wiecie co, jeszcze macie jakieś tutaj wątpliwości, coś chcecie jeszcze dostać czy coś? Coś tak, tak, byśmy chcieli dostać pełno jeszcze emeraldów, bo nic nie mamy, bo wszystko nam pokradli. A, pełno emeraldów, no dobra, no to tak. Emerald, chwila, już wam tutaj daję emeraldy, także proszę, to dla ciebie. Ej, spokojnie, spokojnie, co żeście się tak rzucili, no chłopacy, dajcie spokój, no, zaraz dostaniecie, tylko nie musicie tak za mną biegać, no, spokojnie, spokojnie, no, ja nie mogę. Dobra, rzucam wam tutaj hurtowe ilości, jeden, drugi, trzeci stack, czwarty, o nie, mieczyka wam nie dam. Dobra, macie tyle staków, zbierzcie to sobie, tylko dajcie mi już spokój. Pamiętajcie, że jesteście mi winni przysługę. Przyjdę kiedyś do was do wioski i się poproszę i przypomnę o to. Halo, halo, halo! No? Panie Gipley, tutaj! To panie, dzień dobry, witam, pan mnie zna? Słyszałem, że pan spełnia tutaj wszystkich życzenia. No, pan, zgadza pan się. Jest nazwany Bogiem po prostu w naszej miejscowości. Poważnie, ja Bogiem? Ja mam prośbę. Jaką? Podoba mi się pewna dziewczyna, no ale ona, chyba ja się jej nie podobam, a ja bym chciał, żeby była moją po prostu dziewczyną. No pomógłby dobra. Mi pan, nie wiem, jakąś randkę zorganizować, prezent dla niej, coś takiego. No dobra, zobaczymy, co da się zrobić, a co, nie masz ogólnie... Ty, a co się tu dzieje w domku Nuba? Ej, zalało mu lawą całą chatę, ja widziałeś? Ja cię kręcę, no widziałem. Ogólnie gdzie ona mieszka? Tutaj, tu. Tak, o, zobaczymy. Jest, tam stoi. Ty, tylko, fioletowa, pasujecie do ciebie. Ej, ty jesteś tak, taki fioletowy. Ja specjalnie chodzę na fioletowo ubrany, żeby się jej podobało, ona, no nie wiem, no dobra, tak średnio. Dobra, zrobimy jednak. Tak. Co byś chciał na prezent? Na przykład samochód auto. Pasuje? Dobra, tak, słuchaj, dokładnie. To zrobię wam tutaj dwa samochodziki i słuchaj, jaki dobra. Chcecie kolor? Fioletowy może, co? Jak lubicie fioletowy kolor? Dobra, może być fioletowy, a drugi na przykład różowy. Nie, ogólnie dwa fioletowe, jak jesteście fioletowi, to będzie pasować. Dobra, okay. Potrzebuję crafting, słuchaj, i pomaluję wam te samochodziki i będziecie mogli po prostu razem jeździć na przejażdżki, tylko dobrze. Będę musiał tutaj zrobić małe graffiti, okej, okay, także cyk i zobaczysz, jak to będzie pięknie wyglądać. Słuchaj, i będziecie się mogli ścigać i cieszyć życie. Powiesz oczywiście, że to super. Od ciebie są samochody. Dobra, tak, pyk, tak, tu może oczywiście. Być ta randka. Tak, randkę, ogólnie tutaj, jakieś stoliki. Dobra. A jeszcze pełno prezentów. Ona bardzo lubi dostawać prezenty. Dobra, mogą być stoliki fioletowe? Fioletowy stolik pasuje? Coś tak, takiego? Tak, może być. Dobra, a słuchaj, a co na prezent samochód, to jest już zły prezent? Nie starczy ogólnie? Jak to myślisz? No nie, bo ona jest taka wybredna, to nie starczy. Dobra, no, słuchaj, a co lubicie jeść? Może tutaj coś wam upiekę na szybko, co? No, świniaka. Dobra, no to będzie świniak. Jeszcze wam tutaj ładnie, wiesz co, tutaj ładnie przystroję, wiesz dobra. Co, wezmę tutaj takie, po prostu wam rozłożę o sztućce i po prostu talerz, cyk, 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 cyk. Tak, żebyście mieli romantyczną tą. I oczywiście kwiatki, prawda? Bez kwiatków to nie ma w ogóle tak, randki. Także na samym środku kwiatów. Kwiatki pasuje, podoba się? Żeby pasuje, było prestiżowo, bardzo to się podoba. Diamenty i oczywiście prezenty, tak jak chciałeś. Ty, słuchaj, tak. Możesz już praktycznie iść ją tutaj wołać, wiesz, dobra, bo zaraz będzie gotowe. A ja tutaj rozkładam prezenty. Jak lubi, mówisz, że ona lubi dużo kochana, prezentów. Kochana, ty moja, chodź tu ze mną, mam dla ciebie super niespodziankę. Chodź tutaj, dobra, o dobra. Idzie, słuchajcie. Prezenty dawaj. Tutaj szybko rozkładamy. Chodź. Żeby było prestiżowo ogólnie i zobaczymy, czy się uda. Ej, dobra. No nie wstydź się, co ty się wstydzisz iść? Dawaj, chodź tu razem z nami. Dobra. No czemu nie chcesz iść? No chodź tutaj razem z nami. Dawajcie, chodźcie tutaj ogólnie, bo tutaj mamy randkę przygotowaną. Czemu ona chyba się trochę po prostu wstydzi, tak jak. Czekaj, ona już. Po no prostu, chodź. Słuchaj, się wstydzi, ma trzeba zrobić tutaj miejsce, dobra. Także ja tutaj wam nie przeszkadzam. Przygotowałem dla ciebie tutaj prezenty. Oto dwa najnowocześniejsze auta, fioletowe specjalnie, tak jak może mówisz. Się uda, słuchajcie, mówią poderwać, twoje jak po myślicie? Prostu ulubione uda się, danie czy się nie uda? Prezentów. I mam pytanie, czy zostaniesz moją dziewczyną? Twoją dziewczyną, yupi. O, no zostanie? To super, to ja się nie bardzo mogę, słuchajcie. Cieszę.
chyba się udało. Poczekaj na chwilę, zaraz wrócę. Gplay, tu jestem, gdzie na dachu, jesteś? Na dachu, na dachu. No, co tam? To... Dzięki. Udało się? Udało się, tak, udało się. Powodzonka, no, no miłej chodź, randki. Jeść, trzymajcie pa, pa. Się, pa. Chodź, chodź, będziemy ja nie jeść, mogę, słuchajcie. Sobie. No i pięknie, zrobiliśmy dobry uczynek. To mnie zastanawia. W ogóle, słuchajcie, cały dom Nubka jest praktycznie w lawie. My mamy tu w ogóle pełno prezentów i możemy obdarowywać tutaj ludzi, możemy obdarowywać osadników, kogo tylko chcemy. Na przykład, słuchajcie, ktoś jest głodny, ktoś by chciał świniaka, bo tak naprawdę słyszałem, że w szpitalu tutaj jesteście głodni, także proszę, wszyscy pacjenci dzisiaj się najedzą i dostają prezenty, bo dzisiaj dobry Gplay przyszedł, dobrodziej, i po prostu wam robi niespodziankę, także lecimy, lecimy dalej. Ej, patrzcie, tam w ogóle jest Nubek. Ej, on jest chyba zły na pro w ogóle, tak mi to wygląda, bo przecież jego cały domek jest teraz w lawie. Nubek, co się dzieje, co robisz tutaj? Ty, no słuchaj, no pro, lawą zalał mi cały dom, proszę cię, pomóż mi po prostu tutaj coś zrobić mu złego, też żeby rozwalić mu po no dobra, prostu ten dom. Ale nie słuchaj, może się on tak zachowywać. Nie wiem, czy słyszałeś, ale ja robię przysługę w zamian za przysługę. Ta? To znaczy, ja ci teraz mogę coś pomóc, ale później jak ja będę mieć problem, to ty mi będziesz musiał też pomóc. Rozumiemy się? No dobra, dobra. To dawaj, rozwalaj mu ten dom, czekaj, jak tylko się da. Idę na drzewo. Czekaj, wchodzę. Bo on jest w domku w ogóle. To on, ta? Czekaj. Jak na... Chcesz też mu zalać lawą, czy bierzemy TNT, czy jak to TNT, robimy? TNT, wszystko rozwalamy. Dobra, TNT, lawę też ogólnie, czy bez lawy? Na razie TNT, tak? Zaczynamy od TNT. TNT, tak. Okej. Okay. Dobra, w ogóle jak jesteś głodny, to tutaj świniaczka mam, jakbyś chciał, okej. Okay. A, to ja na razie, to dzięki, dzięki. Dobra, czekaj, biorę już tutaj krzesiwo i pyk, odpalamy, słuchaj. Niespodzianka, panie Superowo. Pro. To od Nubka niespodzianka specjalnie dla pana. Ojojojoj. Ale ekstra. Co tu się, oj, się zadziało? Się zdenerwował. Czemu? Dobra, także ja teraz biorę lawę i normalnie tak samo jak on cię załatwił, to normalnie go możemy załatwić. Tu mam jeszcze taką ciecz. Panie ja pro, jak normalnie chciałbyś być traktowany tak, jak potraktowałeś Nubka? No raczej nie. Także słuchaj, teraz my zalewamy ci z Nubkiem tutaj domek i żałujesz po prostu za to, co zrobiłeś mu. Także ogólnie oko za oko, ząb za ząb, domek pro został zamieniony w lawowo, bo... No właśnie, no i słuchaj... To dziękuję, to ja idę się zająć resztą, jak coś to będę pamiętał, że będę musiał tobie zrobić jakąś przysługę, no to mam pa. Nadzieję, to trzymaj się Nubek pa. I słuchajcie, poradziliśmy sobie pięknie, pomogliśmy Nubkowi, już tyle osób, słuchajcie, wisi mi przysługę, że jak mi nawet zabiorą już tego game moda, admin mi zabierze, to ja tak naprawdę będę mieć dużo osób, które mi będą mogły pomagać. Ej, tu też są prezenty, nie przypominam sobie, żebym je tutaj układał. O, co pan robi? Ej, chwila, to jest mój punkt sprzedażowy, ja tutaj spełniam życzenia ludzi. No, obserwowałem ciebie, panie, cały czas adminie. Na kamerach. Zamykamy to miejsce. Miałeś tylko trollować hakera, zacząłeś pomagać ludziom. Nie może tak być. No, nie panie, może tak panie być. Panie adminie, ja po prostu jestem taki pomocny, że chciałem pomagać. Dobrze, i tak proszę dalej. Proszę mi powiedzieć, czy zhakowałeś tutaj hakera, czy go strollowałeś? No nie do końca, właśnie jeszcze potrzebuję dobrze. Tego game moda do końca dnia, tak jak się umawialiśmy, nie, panie hakerze. Nie, w takim razie masz tylko 10 minut, odliczam, zostały 9 minut i 59 sekund. Nie, proszę, szybko. Panie, ja nie mogę, dobra, szybko, diamenty, słuchajcie, musimy gdzieś ukrywać, miałem 10 minut game moda, co byście zrobili, jakbyście mieli na 10 minut game moda na waszym ulubionym serwie? Ja, słuchajcie, biorę normalnie diamenty i to bloki diamentowe, ile da się tylko staków, słuchajcie, o dobra, rudy też mogą być, co tam się złapie i musimy to sobie schować, na pewno, dobra, dawajcie mieczyki, to jak najwięcej diaksów, to musimy zakopać, żeby nikt tego nie znalazł. Okej, my to później znajdziemy, ale wiecie co? Przecież ten admin zamieniał mnie tym patykiem. Czyli pewnie też będzie chciał mnie odmienić tym patykiem. A skoro on jest tam, może nie ma go jeszcze w jego bazie i słuchajcie, byśmy wzięli ten patyk i sami mu zabrali game moda, a sobie po prostu zostawili na ile tylko czasu będziemy chcieli. Może się uda, słuchajcie. Nie wiem, czy on teraz jest w swoim biurze podróży. Tu go nie ma. Zobaczymy na dole. Dobra, potrzebujemy kartę. Bierzemy, słuchajcie, kartę, wchodzimy i zobaczymy właśnie, co robi admin. Teraz go tu na pewno nie będzie, bo on przecież, słuchajcie, przed chwilą był tam na górze, chociaż on jest nad adminem i się potrafi teleportować. Patrzcie, on tutaj słodko śpi sobie teraz. Ej, czekajcie, czy ten
jego kijek jest tutaj. Chwila, jest patyk admina. Podmienimy mu, weźmiemy, słuchajcie, inny patyk. Okej, weźmiemy sobie zwykły patyk i mu tutaj po prostu wsadzimy. To jest zwykły patyk, a my mamy patyk admina. I teraz, jakbyśmy chcieli, to byśmy mu nawet mogli odebrać game moda. Myślę, że to by nie był taki zły pomysł. I także, słuchajcie, skoro on śpi... Panie hakerze, dzień dobry! Zabieram panu game moda! Zabieram panu game moda! Co i wysyłam pana do czarnej dziury! Wow, wysyłaliśmy, słuchajcie, admina do czarnej dziury i nawet już tego patyka nie będzie chciał. Ej, chwila, tutaj było napisane: wydalenie serwera, perban. Czy jak się wpadnie do tej czarnej dziury, to się dostaje permanentnego bana, czy już nie można wrócić tutaj na serwer. Wiecie co? Nie wiem, czy to prawda, ale wygląda na to, że pozbyłem się normalnie admina. I teraz ja mam tego kika i ja mogę decydować o tym, kto będzie mieć game moda, a kto nie będzie mieć game moda. Więc mogę, słuchajcie, spotkać na przykład Lumi, dać jej game moda i mogę teraz robić co chcę na serwerze, ponieważ tak jakby to ja teraz jestem, słuchajcie, adminem. To jest najlepsze, co mogło mi chyba spotkać w ogóle. Ej, panie, chcesz być normalnie mieć game moda? Sprawdzimy. No to trzymaj, masz game moda, możesz normalnie latać, możesz robić co chcesz. Słuchajcie, my zostaliśmy teraz adminem serwera, mamy game moda, mamy dostęp do nieograniczonej ilości diaksów, co tylko chcemy, także bardzo mi się to podoba. Musimy tylko teraz odbudować swój domek, bo strasznie wygląda. Ja się idę tym zająć, a z wami się żegnam, trzymajcie się, pa, pa!